Hej, siemaneczko, witajcie moi kochani widzowie, z tej strony oczywiście Patryk Taksizer Temelinowski. Przepraszam, że musieliście tyle czekać na kolejny materiał. Wybaczcie, słuchajcie, musieliśmy pozałatwiać po prostu formalności, słuchajcie, ale już wracamy do serii, już, słuchajcie, nadrabiamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście, słuchajcie, przez cały ten czas, który mnie nie było, oczywiście expiłem, cały czas wbijałem poziom, żeby nie było, słuchajcie, że konto stało bez niczego. Oczywiście, słuchajcie, wszystko starałem się robić i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się oczywiście imprezą halloweenową i słuchajcie, z tym jest związana też pewna historia z mojego życia. Mam nadzieję, że wam się spodoba, także zostawcie łapeczkę w górę, strzelcie suba, no i zapraszam za chwilę, intro! Hej, chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Okej, kochani, Hero Zero jak zwykle nas zaskakuje, słuchajcie, i tym razem event halloweenowy, przepraszam, słuchajcie, czyli coś, za co można zgarnąć fajne nagrody. Niestety, słuchajcie, aby to zrobić, musicie spełnić pewne wymogi, słuchajcie, musicie wykonać każde z tych poszczególnych 6 zadań i niestety, słuchajcie, macie na to tylko jeszcze 5 dni. No w tym momencie, gdy wrzucam materiał, no dajmy na to, dobra, niech będzie 5 dni. Załóżmy, słuchajcie, że się ze wszystkim wyrobię. Dobra. Słuchajcie, jest do zgarnięcia kilka fajnych rzeczy. Oczywiście, słuchajcie, w Lumpexie pojawiły się też nowe, zarąbiste, słuchajcie, itemy do kolekcji. Słuchajcie, przypominam, zbierajcie takie rzeczy do kolekcji, są one mega istotne. Ja niestety, słuchajcie, nie mam w tym momencie oponek i nie pozwolę sobie na to, żeby troszeczkę poszaleć, na przykład jak tutaj z brejowatym setem broni śluzowatego posmaku. No niestety, słuchajcie, nie mogę, a bardzo bym chciał, no ale cóż, no. Słuchajcie, mówi się oczywiście, trudno, zostawiamy to w tym momencie i tyle. Podejrzewam, że słuchajcie, jest nowy towarzysz. Musiałbym zerknąć na chwilę na stronkę. No ale dobra, dajcie mi zerknąć. Momencik. Okej, kochani, słuchajcie, na Facebooku Hero Zero, na ich oficjalnych fanpage'u możecie, słuchajcie, sprawdzić, że są oczywiście dwa nowe towarzysze. To jest oczywiście Pumpkin i ten drugi, podejrzewam, że nazywa się Bones, jeżeli dobrze kojarzę. I słuchajcie, wszystkie nowe rzeczy, które dodano. Prawdopodobnie, słuchajcie, są to itemy setowe, czyli dzięki temu, ole, słuchajcie, jakby to zgarnąć, to kozak, można taki secik zrobić kozacki. Okej, spoko, spoko. Tak to się prezentuje, słuchajcie, no i lecimy dalej. Teoretycznie, aby to sprawdzić, nie musiałem nawet wchodzić, słuchajcie, na oficjalny fanpage Hero Zero. Wystarczyło... O, dynia, proszę, bierzemy. Wystarczyłoby, słuchajcie, żebym prawdopodobnie wszedł na po prostu jak one, kolekcje i, słuchajcie, zjechał tutaj na straszna zabawa. Tak, słuchajcie, oczywiście straszna zabawa, czyli nowe rzeczy, które możecie teraz eventowo zebrać i polecam, słuchajcie, naprawdę je zbierać, ponieważ później one nam się po prostu możecie robić z nich na przykład fajne sety, przebierać się za pomocą oczywiście tego, maszyny do szycia. No i polecam to robić, bo słuchajcie, później ludzie naprawdę robią fajne setówki, a więc sprawdzajcie. Ja, słuchajcie, żeby sprawdzić ranking, przejdziemy sobie tutaj do Santoma. O, widzę, że tu, słuchajcie, jakiś krabuś fajny. Ej, kurde, to też jest chyba ten jeden z tych nowszych towarzyszy. Tak, wydaje mi się, słuchajcie, że jest to jeden z nowszych towarzyszy, ten, którego niestety nie zdobyłem ostatnio, a mega szkoda. Dobra, tutaj, dobra, ale czy ktoś ma już jakiś secik? Czy ktoś ma secik halloweenowy? Sprawdzamy. O kurde. Tutaj Torres, widzę, na bogatości koleżka jedzie. No, nieźle, nieźle. O, jest, słuchajcie, są jakieś seciki już halloweenowe. Fajnie, fajnie. Podoba mi się ogólnie. No i jak widzicie, słuchajcie, na przykład tutaj koleś sobie po prostu zmienił wygląd danego setu. Jak widzicie, już pozmieniał to wszystko na halloweenowe, a tak naprawdę, słuchajcie, set oczywiście zostaje tym dawnym setem, prawda? Kochani, jeszcze jedna sprawa, bo bardzo często zadajecie mi pytanie, słuchajcie, co, dlaczego Taksi wyrzuciliście znowu drużyny i tak dalej. Kochani, słuchajcie, ja wchodzę teraz i wychodzę z drużyn, które po prostu możecie automatycznie do nich wejść. To znaczy, słuchajcie, jeżeli zrobiłem już wszystkie misje, wychodzę z danej drużyny, daję, słuchajcie, szansę innym wejść do tej drużyny, żebyście mogli po prostu sobie przyekspić, coś tam porobić, słuchajcie, i następnie wchodzę następnego dnia, jeżeli jest miejsce. Jeżeli nie, to wchodzę do innej i tak dalej, także jakby ja tutaj już nie przywiązuję, staram się po prostu tak na bardziej skupić na dobrze...
innych graczy, aniżeli swoim. O tak, można by powiedzieć, że no nie jestem takim egoistą, a też po prostu nie zwracają tam za bardzo uwagi na te walki. Nie zależy im na nich, więc no tak to się prezentuje. Nie będę was, słuchajcie, oszukiwał, no. Dobra, kochani, słuchajcie, jest historia, którą, słuchajcie, oczywiście chciałbym wam opowiedzieć. Odnośnie, słuchajcie, Halloween. Tylko, no nie wiem, słuchajcie, czy mogę wam ją odpowiedzieć, bo no nie jest to jakaś turbokulturalna historia i tak dalej, ale dobra, opowiem wam. Słuchajcie, pewnego dnia, mając 16-15 lat, jakoś tak, wybraliśmy się ze swoimi kolegami, oczywiście, słuchajcie, na łowy, że tak ujmę, halloweenowe, no bo słuchajcie, do zgarnięcia są słodycze, tak? No, słuchajcie, dzieciak, 16 lat, kurde, no, znaczy no dzieciak, no, no już byłem w gimnazjum, nie? To szanujmy się, tak? Ale z uwagi na to, że słuchajcie, postanowiłem sobie po prostu pochodzić i pozbierać słodycze. Wiecie, o co chodzi. Swoją drogą, nie wiem, czy i w tym roku nie pochodzić po domach z Gabrysiem, słuchajcie, i potrolować ludzi. Ale to na razie może sobie darujemy. No i słuchajcie, z akcji. Jesteśmy, słuchajcie, chodzimy sobie po tych domach, chodzimy. No i powiem wam szczerze, nawet fajne niektóre słodycze wpadły, jakieś tam Mercy, Toffifee, wiecie, kurde, sztosik, słuchajcie, było nas czworo. No i słuchajcie, w czworo naprawdę zdobyliśmy dobre łupy. I tam nawet chyba 100 zł się uzbierało, słuchajcie, i dzięki temu udało nam się, słuchajcie, gdzieś tam po 25 zł jeszcze wyskoczyliśmy chyba na wspólną pizzę, także wyszło 5 dych chyba, znaczy na kilka pizzy oczywiście wyszło 5 dych do podziału na 4, także tam po 12 coś złotych, nie? No i słuchajcie, akcji, chodzimy, no i w pewnym momencie, słuchajcie, oczywiście pytamy, cukierek albo psikus, prawda? No bo słuchajcie, no taka tradycja, cukierek albo psikus, tak? No i słuchaj, mordeczko, akcji. Jesteśmy, słuchajcie, no i w pewnym momencie trafiła nam się taka chamska starsza pani. Ja, słuchajcie, ja kulturalny człowiek, bardzo kulturalny człowiek, mówię do chłopaków, no słuchajcie, znaczy wtedy jeszcze kulturalny, słuchajcie, no może, no okej, okay, no trafiła się nam chamska babeczka, słuchajcie, ona do nas, o, wy coś tam ateiści, wynocha stąd czy coś, nie, no słuchajcie, my wiecie, już troszeczkę, o, proszę pani, spokojnie, my nie temy, tylko ten, no i słuchajcie, kolega wpadł na pomysł, no, że no, słuchaj, Patryk, no nie możemy tak tego zostawić. No nie możemy tak tego zostawić. Mówię, co masz na myśli, gościu? No i słuchajcie, okazało się, że kolega wpadł na taki psikus, dość niesmaczny. Psikus, który, słuchajcie, no mówię, nie za bardzo wiem, czy wam tutaj po prostu mówić. A może powiem tak. Musicie, słuchajcie, się sami domyślić, ale kolega zostawił ciepły psikus na wycieraczce. No i słuchajcie, i tyle wam wystarczy, kochani, historia się skończyła. Rozeszliśmy się po domach, słuchajcie, opowiadałem to naprawdę. Później cały czas to rozpowiadałem, opowiadałem tą historię ludziom wielokrotnie. Ludzie, słuchajcie, cisnęli na masakra. Słuchajcie, naprawdę, psikus był serio ciepły, także no. No cóż, kochani, powiedzieć. Właśnie, nie mam rzutek, kurczę. Skoro nie mam rzutek, no to jesteśmy, słuchajcie, słabo zniszczeniem tych. Czy tu nie mam jakichś rzutek? Są dwa motki, kurde, rzutek brak. Niedobrze, mordeczko, niedobrze, nie mam rzutek. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś są jakieś rzutki tutaj do wygrania. Tutaj nie ma. No, także słuchajcie, dajcie znać, pochwalcie się, może wy macie, słuchajcie, jakąś historię z życia, którą chcielibyście opowiedzieć. Ja z chęcią, słuchajcie, to przeczytam, podserduszkuję wam oczywiście tam jakąś najlepszą historię z życia. No powiem wam szczerze, ja sam byłem troszeczkę zaskoczony, że akcja się tak bardzo rozwinęła. Aczkolwiek, słuchajcie, jest wspomnienie, będzie co opowiadać na pewno gdzieś tam znajomym na imprezach i tak dalej. No słuchajcie, Halloween to Halloween, tak? No słuchajcie, musieliśmy dotrzymać tradycji. Znaczy ja sugerowałem, żeby jej nie dotrzymywać.
Niestety, kochani, nie mamy żadnych rzutek tutaj do wygrania, także zostawiamy to. Kochani, ja chciałbym was poinformować, że mam już bardzo fajny pomysł na kolejny materiał. Mam naprawdę super pomysł, mam nadzieję, że wam się spodoba. I słuchajcie, chciałbym, żebyście zostawili łapeczkę w górę, żeby było tak, słuchajcie, żeby z 1000 łapeczek w górę tutaj dziabnąć. Kto nie ma jeszcze konta, link znajdziecie oczywiście w opisie, także rejestrujemy się wszyscy. A ja, słuchajcie, na następny materiał przygotuję coś specjalnego, myślę, że coś fajnego, a wy, słuchajcie, róbcie imprezę halloweenową. Ja zresztą też, słuchajcie, się biorę w garść, no bo jednak trzeba troszeczkę tego porobić. Do zobaczyska na kolejnym materiale, był z wami oczywiście Taxi Zerte. A jeżeli ktoś, słuchajcie, chciałby dziabnąć sobie troszeczkę oponeczek, to są one tańsze, w tym momencie, słuchajcie, możecie kupić fajne pakieciki. No i zwracajcie uwagę, ponieważ nie jest to sam pakiet oponek, a na przykład, słuchajcie, w tym pakiecie dostajecie również element setu bohatera Strasznego Żartownisia. Także fajna rzecz. Słuchajcie, tutaj w kiepskich przegraniach, aha, okej, okay, co my tu mamy? To jest magazynowy jeszcze, także no. No, także słuchajcie, do zobaczyska w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że cieszycie się, że wróciłem. I do zobaczyska w kolejnym materiale. Siemka! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. It's school they never taught ya.